No, co chciałaś? Tylko dawaj szybko, bo nie mam czasu. Kochanie, jestem w ciąży. Jak to jesteś w ciąży? A skąd ja mam wiedzieć, że to dziecko jest moje? Jaką ty mi w ogóle dajesz pewność? Ale czego ty ode mnie chcesz? Powiedz mi. Czego ty, kurwa, oczekujesz? Pozytywny test ciążowy to nie jest dla mnie żadne potwierdzenie. I dopóki nie pójdziesz do lekarza, to dla mnie w żadnej ciąży nie jesteś. Rozumiesz? A dlaczego ja mam niby ciebie inaczej traktować? Ty nie jesteś księżniczką. Ciąża to nie jest choroba. Kiedyś to kobiety już 2 dni po porodzie pracowały w polu, a ty ciągle tylko w tym łóżku leżysz. Znajomi mówili, że u nich było podobnie. Kobiety dostawały świra, zresztą tak jak ty. Ale ty naprawdę powinnaś pójść na terapię. Zabijesz dziecko, jak będziesz tak płakała bez powodu. Co ty? Co ty, nie znasz się na żartach? Ja tylko żartowałem, że nie możesz jeść moich słodyczy. Na zdrowie. Jesteś chora psychicznie. A wiesz, że wszyscy znajomi mi współczują? Ba, nawet terapeuta powiedział mi, że powinienem się od ciebie definitywnie odciąć. Wiesz dlaczego? Dla mojego zdrowia psychicznego. Bo stałaś się toksyczna w ciąży. Wiesz o tym? Jesteś psychiczna i wszyscy o tym wiedzą.